Witaj, Dżumaszki, z tej strony Trajol, w kolejnym odcinku z Hearthstone 4 Legacy The Great War jako wielki czynnik. W ostatnim odcinku skończyliśmy na tym, że uda nam się pokonać kilka dywizji i obecnie byśmy chcieli zrobić coś takiego, ale się nam nie uda. Więc to, co chcemy osiągnąć teraz, to w jakikolwiek sposób zrobić tak, żebyśmy mogli cokolwiek udało nam się osiągnąć. Więc na razie sobie ustawimy tutaj rzeczy, które chciałbym. Już dawno nie robiłem tego Mio, szczerze powiem, ponieważ gram tyle Orwo Blues, że... A tam nie ma jeszcze Mio. Zabekaduję, że w pewnym momencie dodadzą, ale... Zobaczymy. I po prostu... Dawno już zapomniałem, jak się je robiło. Więc tak, główną rzeczą, którą chcemy zrobić, to żeby po prostu mieć wszystkie takie jakiekolwiek badania, które nam pomogą. I modlić się o to, żeby wróg po prostu nas nie zaatakował. Tutaj się przebił trochę nieładnie, z jego strony nie powiem. A my teraz po prostu powysyłam tak dywizję, żeby się po prostu... po prostu one przyjmowały te prowincje, ale nie przyjmowały prowincji koło granicy. What? Czy co? Co się stało? Jak? Dlaczego? Okej. Więc tutaj widzę, że sobie radzimy. Tutaj część tych dywizji umiera. Dlatego, że umiera. My możemy wystawić kolejną armię. Nice. Uwielbiam wystawiać kolejną armię dywizji, które nie mają zbytnio szansy cokolwiek zrobić, ale wysyłam je. Dobra, jak to wygląda z tą wojną? Jest. Jeszcze nie zostaliśmy pokonani. Chiny not yet lost. Okej. Na razie są tutaj takie dywizje, które stoją tylko. I stać będą. Ale naszym zadaniem jest, żebyście wy przejmowali... O, tutaj jest jakieś miasto! Ej, to może to miasto? Pójdźcie do tego miasta jak centralnie. A ty się zajmij tą dywizją. Te dywizje naprawdę są słabe, więc nie powinno być żadnego problemu. To nie musimy robić. Coś tutaj mamy. Możemy to zrobić niby. I to powinno nam w miarę pomóc. Jakoś dużo tych wojen jest przed wybuchem tej wielkiej wojny. Takich dziwnych wojen. Widzę, że niehistoryczne bardzo ciekawie tutaj nam prowadzi. I pytanie, czy jak wyjdziemy do tego miasta, tylko wejdźcie do tego miasta, to czy się nam uda? Dobra, po pierwsze mamy tutaj The World Era. Kosztuje 200-225. What? Jest! Pokonaliśmy. Dobra, więc tak. Puppet. I dostajemy to. Done. Done. Ok. To nie jest nasz puppet. Ale też tak może być. Ok, tym lepiej dla nas. Realnie. To, co chciałbym teraz zrobić, to tak, postawić te dywizje. I co tutaj mamy? Mamy Infantry Expert. To dajmy sobie gościa. Gościu dosłownie
przyjeżdża z wielkiej ofensywy Mongolii i teraz tak naprawdę możemy spróbować podzielić na pół ten front, gdyby się tylko dało, ale mało prawdopodobne. Na szczęście wszystkie dywizje mają karabiny. Poczekamy jak tutaj... A nie musimy poczekać, wystawimy. Tutaj jeszcze możemy wystawić tak. No okej, okay. Tutaj widzę, że się Osmanowie coś tam z Libią zrobili. Tak, Libia tutaj została przyjęta. Można ją obronić jakby co, tylko trzeba oczywiście tam być przygotowanym. I co teraz? Air Doctrine, Armor Doctrine. No, Armor Doctrine, nie wiem dlaczego to jest tak randomowe miejsce postawione, jakby miało to mieć jakieś znaczenie. Okej. Okay. Więc tak, możemy sobie zmienić fabryki, co w naszym obecnym stanie rzeczy jest w sumie w miarę okej. Okay. Dlatego, że nie mamy jakiejś realnie alternatywy. I po prostu więcej karabinów. Więcej karabinów, więcej, więcej. Tutaj teraz musimy tylko, żeby te karabiny przyszły do nich. Jak to wygląda? 43 dziennie. Nice. Jeszcze sobie robią takie bonusy ponad to. Żebyśmy mieli. Okej, okay, podoba mi się to, że ci realnie mają. Pytanie jest takie, co się stało? Czy ja po prostu źle kliknąłem? Ale z drugiej strony ja po prostu mogę w przyszłości ich zaatakować, więc to nie powinno być problemu. Tak, zaczyna się wielka era wojny na po prostu wykończenie. Kto pierwszy będzie... na wymęczenie, nie wykończenie, wymęczenie. Będzie pytanie, kto pierwszy się wymęczy przy tej wojnie, ten gościu. Wezmę go po prostu. On jest taki śmieszny. Możemy po prostu wysłać tutaj armię i spróbować tutaj... po prostu, żeby przyjechał, przyleciała przez to. Oni... Czekajcie, wy macie agencję sobie zrobiliście? Macie fabryki, żeby zrobić sobie agencję? Sobie zmniejszają to, tylko że... Ja też bym chciał sobie zmniejszyć, tylko że nie mogę. No ale tutaj sobie zróbmy w takim razie. Lepsza artyleria. Realnie, jeżeli mamy już to, to mogę sobie polepszyć broń. Sobie, że niech tutaj się powoli to robi. Ja z tego żelaza i tak jest mało prawdopodobne, żebyśmy sobie udało nam się to odrobić. Niech tutaj lepsze karabiny. Możemy nawet granaty zacząć produkować. No i co? No i teraz w sumie naszym planem jest to, żebyśmy się przebili przez to. Pokazuje niby, że się da. O czym pokazuje, że się nie da. O czym jak to robią, to się nawet udaje im się. Czy możemy zrobić force attack? Jest dosłownie jedna dywizja. Ledwo co jakikolwiek i damage schodzi. Dobra, co tutaj mamy? O, mamy to. Tak, Gold Attack, zróbmy sobie. Coś tutaj jest. Możemy sobie to zacząć robić, ale to jest naprawdę daleko, daleko do przodu. Zrobimy sobie to, nie wiem nawet co to robi. No naszym główną nadzieją jest to, że tutaj się nam uda jednak przebić. Oczywiście te dywizje nie są jakieś mega najlepsze. Artyleria i tak nie ma znaczenia, więc
Dlatego ją sobie tak położę. Coś tutaj jest lepszego. Chyba w to pójdziemy, bo realnie tutaj nie ma nic. Będziemy trenować pilotów. Co to jest? Czy to jest kurczak? To jest jakiś kurczak lub gołąb. Ciekawe spostrzeżenie do trenowania pilotów. Tak. Force attack. Chodzi, żebyśmy się po prostu przebili przez tą jedną dywizję. Jak się przebijemy, to tak naprawdę będzie szybko, fajne, dobre, znakomite. Lepsza produkcja. O, wróciło nam. Tak naprawdę nic z tym nie robię, więc co oznacza, że AI się po prostu zblokowało nad myśleniem. Jakieś mio nam się zrobiło. Dobra, niech się tak porobi. Tutaj pokazuje, że już możemy zrobić coś. Do dawna. Coś mamy tutaj? Mamy tego gościa. W takim razie sobie weźmiemy to. No już powoli schodzi. Realnie rzecz biorąc, trochę się skończyło na tym, że my po prostu go zabiliśmy na śmierć. Więc... O, w sumie nie powinienem mówić zabiliśmy. Zabiliśmy jego marzenia. O, to jest lepsze. I w międzyczasie widzę, że tutaj część dywizji idzie, przenosi się. Co mi się nie podoba. Bo wtedy trochę będzie nieładnie, jak tutaj po prostu pójdziemy. W ogóle przydałoby się zostawić przynajmniej jedną dywizję, żeby nie skończyło się na tym, żeby tam wyjdziemy i wszystko stracimy. Możemy dalej sobie robić jakieś cele narodowe. Zasadniczo zrobiłem wszystko z celi narodowych, oprócz tego, co potrzebujemy. Ok, więc tutaj część dywizji idzie. I to, co ja bym chciał, to żebyśmy na razie tutaj nic nie robili. Na razie nasi wrogowie stoją i nic nie robią. Nasze dywizje są po prostu po pierwsze słabe. Tak. To jest jedna z dywizji, którą na samym początku dostaliśmy. I jest taka prawda, że nie mieliśmy nawet ekwipunku na tą dywizję, ale dostaliśmy ją, więc... Tak. Było ci... Dlaczego wy jesteście tacy? Więc tak, potrzebujemy jednych z tej strony, jednych z tej strony, dwóch jakichś słabych dywizji na ten rozkaz. I w takim razie już się tutaj rozczyna. O, tutaj nas atakowali. Nawet mądrze. A i zrobiło coś mądrego, POG. I chodzi o to, żebyśmy mogli tutaj przejść, tylko że nie mamy kolei. A, i tak jej nie wybudujemy, więc... Bywa. Coś tutaj możemy zrobić. To ulepszyć. Możemy zrobić ten samochód. Ok, w takim razie niech zaczynają atak. A my w międzyczasie będziemy się patrzeć. W pewnej mierze nawet nie obchodzi mnie, czy będzie na czerwono. Chodzi o to, żebyśmy rozpoczęli ten atak. Później będą, no nie powiem, trochę chcieli nas podatakować z różnych stron, ale jeżeli to obetniemy, no to powinniśmy sobie poradzić. Tak naprawdę moglibyśmy tutaj podatykować to, ale niech tu będzie. To jest taka słabsza dywizja, to jest ta mocniejsza dywizja. Tutaj nas atakują. Bo na szczęście nie chcieli przejść. To jest dobre.
Niech te czerwone dywizje pomogą. Zróbmy force attack. No, nie powiem. Te dywizje to nawet im ledwo co schodzi. Zaatakujemy z drugiej strony. To powinno nieco pomóc. Przejęliśmy im tory? Tak, przejęliśmy im tory, dobra. To jest też jedna z lepszych rzeczy, co zrobiliśmy. War propaganda, jak to wygląda z tym? No, tak, tak sobie. Ja podoba mi się, że jedna dywizja tutaj nie atakuje. Tutaj weszła jakaś kolejna dywizja, ale z łatwością jej zbijamy. Tej dywizji nie, kompletnie nie możemy zbić. Ona się okopała i nic nie możemy z nią zrobić. Okej, w takim razie tutaj nasz kolejna dywizja pójdzie. Się jakoś rozstawią? Tutaj się rozstawili na tym rozkazie. Nie powiem. Nie powiem, trochę głupio się rozstawili. Ale jak to wygląda? No tą dywizję, dosłownie tą okupaną dywizję, to musimy teraz bić, bić, bić i tylko bić. Raczej się nam nie uda zdobyć command power na to. Jakaś dywizja przyszła, ale z nią to z łatwością się pozbędziemy. Wow, no, to jest ahistoryczne, więc bardzo dziwne rzeczy się dzieją na świecie. Okej, artyleria może pójść. To nie jest jakieś... To jest do howitzera tylko. Możemy zrobić po prostu samolot. Okej, samochodziki sobie poróbmy w takim razie. Tutaj mamy do tego. Zróbmy sobie do Real Beauty. Tutaj jakieś rzeczy. Sobie weźmiemy i chyba nic sobie tutaj Harry Command nie możemy wziąć, bo nie mamy tego. Da. Wywracajcie do ataku. Teraz ta epicka muzyka, tak naprawdę polegająca na tym, że zbijamy tym. Jak nie ma innych dywizji, to leci na szyję. Łeb szyję to leci. Logistic Wizard, tak. Uwielbiam Logistic Wizard. To jest jeden z najlepszych. Dobra. Musimy po pierwsze, żeby zabić marzenia tym jednostkom. Po czym jak one odejdą, to dosłownie ściągamy tych. Mamy 6 dywizji atakujących. Nie chcę, żeby była przerwa ataku, więc doślemy kolejne. Okej, to tak trochę krótka przerwa pomiędzy tym. Ale teraz dosłownie wchodzą masowo te dywizje. Te dywizje są najgorsze, powiem szczerze. One wchodzą i tak naprawdę my mamy tylko sekundy, żeby zbić im trochę organizacji. Możemy zacząć tutaj ciężarówki. Wydaje mi się, że już prawie 4 lata lub 5... Tak, 4 lata już prawie ta rewolucja trwa. I całe nasze państwo jest na produkcji wojskowej, więc... Okej. Wyślijmy w takim razie te dywizje tutaj. Okej. Rosjanie zaatakowali. Dobra, tutaj pokazuje, że coś możemy zrobić. A możemy to zrobić, bo zapewne są podczas wojny. Śmiesznie by było, gdyby... Dopiero teraz możemy to zrobić? Dobra, tutaj to na razie nie będziemy dołączać do żadnej ze stron, bo... nie mamy szans. A wydaje mi się, że centralne siły, one...
What the... Dobra, chyba centralne si- dołączymy do centralnych sił, coś mi się tak wydaje. Ile tutaj mają? 5,4? Ten już dostał. Hillfightera ma. Gościu dostał Hillfightera tylko dzięki temu. Te nasze statystyki. Noc po prostu zabiera nam tak dużo. Kurde! Dobra, jeszcze jeden raz i sobie poradzimy. Tutaj wysyłamy te dywizje. Wiecie co, może wyślę lepsze te dywizje, które tutaj są. Dobra, niech się tutaj szybko zajmują. Tam widzę jakieś ruchy takie, ale takie... Się ruszają, się nie ruszają. Ej, dywizje same? Nie, to są te elitarne. Co to za template'ka? Ej, nawet takie dobre są. Wyślę ich tutaj. Niech nam wspomogą nieco. Tutaj Belgia upadła. Jest! Udało się. Ej, w sumie nas zaatakowali. Ale tutaj niby mają możliwość. Pokazuje, że dobrze poszło nam z atakiem. Ej, dobrze nam idzie z atakiem. Wow. Dobra, więc w głównej mierze wszystkie te pozostałe rozkazy tak naprawdę nie muszą nic robić. Później sobie przejdziemy. Teraz chodzi o to, żebyśmy się tymi zajęli. A w sumie nie powinienem ich atakować. Ale niech, jak już atakują, to niech atakują. Chodzi o to, że tutaj mogą nam przejść. A skończymy się na tym, że... Skończyło się na tym, że ich tam otoczyliśmy, ale nie udało nam się jednak tutaj zrobić i się zapewne połączą znowu. To byłoby najgłupsza rzecz, jaka mogłaby się powstać przez to. Okej, wystawmy w takim razie dywizję. I wszystkie dywizje tu. Mam nadal rzeczy? Mamy tutaj. O! Wysyłamy pracowników najemczych do nich. Okej, niech się tutaj zajmą. Jak to wygląda? No... Wygląda to jak wygląda, no. Trudno to opisać. Trudno opisać to zjawisko. Okej, coś tutaj mamy. Możemy miotacze ognia zrobić. Artyleria. Nawet nie wiem co, bo ja robię te rzeczy, a realnie rzecz biorąc to jakoś mało mnie to obchodzi. Dobra, więc tak, tutaj powoli się tworzy po prostu załamanie tego. Te dywizje o dziwo atakują tych i im się udaje nawet coś zrobić. Trochę popchnęliśmy ich do przodu. Tutaj inne armie tak chodzą. I no się bronią, kurde. Powinienem ich atakować, ale dobra, niech ich atakujmy. Widzę, że uda nam się popchnąć ich nawet do przodu. Co też jest ciekawe. No oprócz tego, że wysłaliśmy im naszych robotników, to czy coś to nam daje? Musimy mieć Szanghaj. Nie powiem, trochę straciliśmy w Szanghaju. Ale dzięki temu może chyba nam się uda zdobyć samoloty. Nice. Okej, zróbmy sobie w takim razie to. Jakiś mamy stary ekipunek, mamy lepsze karabiny. Wystawiamy te dywizje. Idzie do tej armii.
Mamy zielone na tym okrążeniu, to jest ważne. My też dużo takich rozkazów, gdzie mamy też zielony rozkaz. Tam, gdzie będziemy mieć czerwone, no to będziemy włączyć, ale widzę, że się tutaj nam udaje. Si, dosłownie udaje nam się przejść przez nich. Dobra, nie. Po prostu AI się... Powiem tak, dzięki temu, że AI się zbugowało, to my dosłownie mamy wielki bonus z tego po prostu udziału. Wiem, że to trochę głupio, ale no, AI w tej grze nie jest jakiejś najlepszej jakości. Ale dobra. Udało nam się wyprodukować mega dużo dywizji. Więc jest dobrze. Myślę, że w następnym odcinku po prostu już będziemy pchać do przodu. A ja się w tym odcinku żegnam z wami. Z wami Trachol. No to cześć.